dziś, no nie w Miejskim Domu Kultury w Częstochowie, bo gościmy na wyjeździe w pracowni Tomasza Sętowskiego czy Tomka Sętowskiego? Wolę Tomka Sętowskiego, jest takie swobodniejsze, No ale Tomek Sętowski... Zresztą jak o sobie mówię, to mówię Tomek Sętowski się przed... Nie mówisz, że jesteś Tomasz. Nie. No a jak będziesz miał 70 na karku... Słuchaj, to wtedy będę mówił Senti. Powiedz mi, nie chciałbym, żeby ta rozmowa była tylko i wyłącznie rozmową o malarstwie, ponieważ z wszystkimi osobami, z którymi rozmawiam, no staram się wyciągnąć też troszeczkę prywatności, też troszeczkę jakiejś takiej filozofii życiowej. Czym ty się, Tomek, kierujesz w tym swoim malarstwie? No bo ono jest bardzo charakterystyczne. Co, śni ci się to? Należałoby tu trochę szerzej powiedzieć, bo nie tylko malarstwo jest moim zajęciem, chociaż głównym właściwie. Maluję obrazy i odbierany jestem jako malarz. Jeżeli się przedstawiam, to mówię malarz, chociaż działam w zakresie wielu dziedzin. Nie chcę uchodzić za twórcę renesansu, bo daleko mi do wielkich mistrzów tego okresu, ale jak wiesz, działam na wielu polach sztuki. No tak, do tego może jeszcze wrócimy, ale ja bym chciał zapytać o początki. Ulica Księżycowa, tam się wychowujesz razem z starszym bratem Julkiem. I co? I w pewnym momencie Tomek stwierdza, że będzie rysował. W ogóle jakie były początki tej twojej, nazwijmy to, pasji, kariery? Dobrze, że wspomniałeś mój dom na Księżycowej, bo on miał chyba największe dla mnie znaczenie, jeśli chodzi o decyzję życiową. Brat, o którym powiedziałeś, wspierał mnie. Nawet się śmieję, że to było takie wsparcie, jak brat Van Gogha wspierał Van Gogha, Theo, nie? Rzeczywiście brat mi pomagał finansowo. Wtedy nie było mnie stać na dobre farby i te początki były przy wsparciu dużym rodziny. Chociaż jeszcze wtedy się interesowałem bardziej sportem, ale już kiełkowało zainteresowanie sztuką. Bardziej od strony na początku wiedzy o sztuce, bo w domu było dużo albumów, książek i rozczytywałem się w biografiach artystów. Dwie takie biografie, które na mnie zrobiły wrażenie i wywarły niesamowity wpływ. To była właśnie biografia o Michale Aniele i o Van Goghu. Lina Stona. To były dwie książki. Zresztą później powstał film na podstawie tej książki o Van Goghu. I mimo, że nie byłem zakochany w malarstwie Van Gogha, to doceniłem je dopiero po latach, kiedy je zobaczyłem na żywo w Muzeum d'Orsay w Paryżu. I powiem ci, że ukląkłem zachwycony, bo dopiero na żywo można docenić tą ekspresję faktury i tą pasję niesamowitą, niesamowite poświęcenie dla sztuki. Wspomniałeś o sporcie. Ty miałeś w swoim dokonaniu jakiś skok wzwyż. To była chyba ta dyscyplina główna twoja? Tak. Pamiętam, jak z dziadkiem zobaczyłem te zawody w Montrealu, w Showa zdobywał złoty medal. Pomyślałem, że chciałbym spróbować skakać zwyż. I po latach doszło do tego, że stanąłem na jednym rozbiegu razem z Jackiem Szołą na Mistrzostwach Polski. Co prawda zająłem odległe miejsce, ale sama obecność i doprowadzenie do tego, że po latach poznałem wielkiego mistrza, to było dla mnie wiele. No, wśród artystów podobno jesteś najlepszym tenisistą. No, zdobyłem tytuł mistrza Polski artystów. No w tej chwili trochę mam słabszą formę, jeśli chodzi.
No i chyba już wieknie. Ile sobie obecnie Tomek Sęcowski liczy wiece? Znaczy już startuje w kategorii powyżej lat 50. I tu wytrzymuje konkurencję, ale nie wytrzymuje już z takimi, z kolegami, z którymi kiedyś rywalizowałem, młodszymi o 20 lat rywalizowałem. W tej chwili już trochę sobie odpuściłem tą taką ambicję sportową i wolę mierzyć siły na zamiary, wiesz? Chciałem Cię zapytać o taką rzecz, bo jak ja zacząłem grać na saksofonie, to mama mówi tak: synu, daj sobie spokój, przecież u nas w rodzinie nikt nie był muzykiem. Czy w rodzinie Tomka Sęcowskiego byli plastycy, czy Ty jesteś pierwszym? Jak tak? Nie, właśnie nie było nikogo, kto by się sztukami plastycznymi. Chociaż dziadek wykształcił w nas zamiłowanie do sztuki, bo przy jeździe do Częstochowy był kolekcjonerem przede wszystkim, miał piękną kolekcję brązów, obrazów i to myśmy dorastali w tym klimacie. Nie? Także chyba trzeba powiedzieć o dziadku, że on zaszczepił, tak, jakieś zamiłowanie. A później rodzice, bo mama zabierała mnie na wystawy, na różnego rodzaju wernisaże. No i tak mówię, dużo książek w domu na ten temat. Czy Tomek Sęcowski kiedykolwiek w życiu zajmował się czymś innym poza sztuką szeroko pojętą? No nie wiem, czy życie zmusiło Cię, że musiałeś wykonywać jakiś inny zawód, by zarobić na chleb? Na szczęście nie musiałem, chociaż nie, z bratem sprzedawaliśmy książki na ryneczku. To były czasy początku moich studiów i wtedy wymyśliłem, zupełnie spontanicznie zabrałem parę książek z domu i sprzedałem je na ryneczku na Wałach Wernickiego. Potem się okazało, że to jest niezły sposób na zarobek. Zacząłem przynosić coraz więcej książek. Potem ojciec mi powierzył kolekcję tygrysków do sprzedania i później nawet zdobywałem te książki z Warszawy po to, żeby tutaj je upłynniać. Była taka konkurencja dla antykwariatu, tylko w antykwariatach nie mieli tego wyczucia komercyjnego. Ja wiedziałem co można sprzedać, przywoziliśmy. To był pierwszy taki zarobkowa No ta pasja forma, i miłość tak, do książek tak. Została u Julka, nie? Bo Julek cały czas jest jak gdyby bibliofilem i kultywuje jak gdyby tę książkową historię w swoim życiu. On jest wybitnym znawcą książki. No, z Julkiem to my sobie kiedyś porozmawiamy, bo mam straszną ochotę go zapytać o parę rzeczy. Ile Tomek miałeś lat, kiedy sprzedałeś pierwszy obraz? To było w liceum, nie pamiętam, czy to była trzecia, czy czwarta klasa. I tam zrobiło się w ten sposób, że... Zrobiło się. Tego obrazu w ogóle nie zamierzałem sprzedać, bo to był pierwszy obraz namalowany w technice olejnej. I jakoś tak kolega mnie namówił, ale to chyba coś było w barterze, bo już nie pamiętam. Trochę mi dał pieniędzy, jakieś trampki. Jakoś taka, nawet nie wiem, jak myśmy to rozliczali, ale pierwszy raz zasmakowałem czegoś, że mogę sprzedać swój obraz. To piękne uczucie było wtedy. Chciałbym Cię zapytać, no ja nie chciałbym rozmawiać to o pieniądzach, bo od razu się nasuwa pytanie, największa suma, jaką osiągnąłeś za obraz, ale nie zadam tego pytania. Dojdziemy i do tego. Ten moment zwrotny, taki najważniejszy w Twojej karierze, dla Ciebie, kiedy było, no nie wiem, to takie tąpnięcie, że nie wiem, że poczułeś się mocny, że poczułeś się jakoś tak pewniej, prawda, bo zawód plastyka, malarza jest uzależniony no niestety od tego, czy ktoś te jego prace kupuje, czy nie. Jest mnóstwo malarzy, którzy produkują obrazy i je trzymają
w domu czy na trybunie sprzedają. Ty jednak jesteś jednym z nielicznych częstochowskich no, malarzy czy artystów, którzy osiągnęli komercyjny sukces jakiś tam. No, wiesz, może cię zaskoczę, co było najważniejsze i decydujące. Wiesz, co było najdecydujące? Wyjście z obrazami na ulicę. 88 rok, albo 7, nie pamiętam już dokładnie. Wymyśliłem sobie, że wyjdę na ulicę nauczyć się sprzedawać obrazy. Wtedy jeszcze na studiach miałem trudność wejścia do galerii, bo wiadomo, w galeriach wymagane były jakieś dyplomy, zaświadczenia i na przynależność do związku, więc została mi ulica. I pierwszą taką próbą było właśnie wyjście na ulicę w Sopocie. Pamiętam, pojechałem z kolegą Maluchem, wypakowaliśmy maksymalnie samochód obrazami. Zamiar był taki, że w Gdańsku się wystawiamy na Jarmarku Dominikańskim, ale tam nie mieliśmy zezwolenia. Przegonili nas stamtąd, więc pojechaliśmy do Sopotu i zupełnie na żywioł wystawiliśmy pod murami kościoła. Tam też to było nielegalne, ale przez parę dni... Początek Mąciaka, tak. Przez parę dni policja w ogóle tam nie podchodziła do nas. Ale te parę dni wystarczyło, żeby sprzedać wszystkie obrazy, przekonać się, że to jest niezły biznes i zadecydować, co robimy dalej. Kolega był moim takim pomocnikiem w sensie przygotowania płyty, gruntowania, kierowcą był consigliore takim, wiesz, artystycznym. No. I słuchaj, i po tych trzech dniach, kiedy już nie byłem bez obrazów, z pokaźną kwotą pieniędzy, jak na tamte czasy, bo przyjmowaliśmy pieniądze w jakichś markach, dolarach też, bo wtedy turystów zagranicznych też było sporo, podjąłem decyzję, że zostaję w Sopocie. I zostałem w Sopocie na pół roku. Poznałem Sopot bardzo dobrze, od wielu stron. Zaprzyjaźniłem się z miejscowymi artystami, kloszardami. Znałem tam wszystkich po pół roku, tym bardziej, że stałem na Mąciaku, najbardziej ruchliwej ulicy, która jest tym, wiesz, centrum, tak. I pamiętam ci, że to był naj... Nie wiem, czy nie najprzyjemniejszy okres, mimo że później otworem stały galerie na całym świecie, można powiedzieć, to Mąciak wspominam najciekawiej. Tam złapałem pierwszy raz kontakt bezpośredni z odbiorcą. Tam nauczyłem się rozmawiać, szkolić swój angielski, bo musieliśmy rozmawiać z różnymi zagranicznymi turystami. I poradzić sobie z napływem gotówki. To też nie było łatwe, wiesz, bo miałem 20 parę lat i hormony buzowały, byłem kawalerem, więc mogłem sobie trochę, wiesz, poszaleć, nie? W kilku wywiadach mówiłeś o tym, że lubisz grać w ruletkę. Mhm. Czy, nie wiem, często grywasz, co ci to daje? Mhm. Czy to jest... Dla ciebie jakaś taka odskocznia, ryzyko finansowe, no jakbyś mógł się do tego w jakiś sposób ustosunkować? Tak, to są trudne pytania, chociaż odpowiedzi na to pytanie już jak gdyby znam. Nabrałem trochę dystansu do tego tematu. No co, ruletka? Upodobałem sobie tą grę jako grę sportową, planszową. I to jest część jak gdyby kontynuacji mojej sportowej rywalizacji. Oczywiście tutaj rywalizacja jest o tyle trudna, że czynnik ludzki nie odgrywa zbyt wielkiej roli. Odgrywa na pewno jakąś. Ale nie tak jak w sporcie czy w malarstwie. Jeżeli decyduję o powstaniu obrazu, to decyduję od samego początku do końca. Natomiast to jest gra losowa, która przekonałem się na przestrzeni lat zniszczyła wiele istnień ludzkich. Mnie oszczędziła. Gdzieś tam instynkt samozachowawczy się odezwał i
ta rywalizacja, w którą wszedłem, zdałem sobie sprawę, że jest przerastam. Więc odpuściłem, chociaż jest to piękna gra i uwielbiam filmy, gdzie pojawia się motyw kasyna. Oczywiście, wiesz, mówię tutaj o grach elitarnych typu blackjack, poker, ruletka. Nie mówię o maszynach, bo to traktuję jako w ogóle gorszą kategorię i nigdy się nie posunąłem do tego, żeby zagrać na automatach tak zwanych jednorękich bandytach, nawet będąc w Las Vegas. Ale kiedyś się wstydziłem mówić o ruletce, jeżeli te pytania padały, bo wydawało mi się to gorszące innych, że operuję jakimiś kwotami, że przegrywam. Czy nie zawsze się przegrywa, wiadomo. Ale może nawet się wstydziłem tego, wiesz, jak nałogu podejrzewany byłem o to, wiesz. Także jestem uzależniony, bardzo nie lubię tego słowa. I może dlatego też zerwałem z tym. Pijesz alkohol? Oczywiście. Palisz papierosy? Nie, nigdy nie paliłem. Alkohol? Alkohol bardzo lubię. Ale czy to jest to, że no, czy to jest na zasadzie, no wiadomo, mamy wolny czas, chcemy wyluzować, jest impreza, to się napijemy, czy on towarzyszy procesowi twórczemu, że jak pracujesz, to on jest też na przykład? Zdarza się, że właśnie winko fajnie mnie rozluźnia, rzadko mi się zdarza pić indywidualnie alkohol, raczej traktuję go jako formę towarzyskiego takiego, wiesz, uzupełnienia. I towarzysko bardzo, no to się nawet nazywa fachowo, faza towarzyska. Czyli sobie pijemy na imprezach i jest fajnie. Ale winko, sięgam po winko czasem indywidualnie, bo jestem raz, że smakoszem wina i dozuję sobie to tak, żeby mimo wszystko przy, może nie malowaniu, bo najczęściej przy rysunkach, przy akwarelach, przy takich luźnych technikach sobie trochę pozwalam na lekki doping. No, czerwone wino jest zdrowe. Tomku, miałeś taki swój epizod w życiu związany z Dubajem, prawda? Z Arabią Saudyjską. Tam nie wiem, co nagle cię odkryli. Dlaczego pytam? Bo naprawdę polskiemu plastykowi, malarzowi ciężko jest jakoś tak się przebić na tą, no wiesz, do świata jak gdyby, prawda? I co, nie wiem, ktoś zobaczył, zadzwonił, powiedział, zaproponował przypadek. Jak to w ogóle się stało, że, no bo tam robiłeś chyba kilka rzeczy dla niej dużych. Tak, robiłem. Robiłem, długo by opowiadać o Dubaju, spróbuję ci to w skrócie. Emiraty, no właściwie znalazłem się tam też przy jakichś tam sprzyjających okolicznościach, znajomościach, które miałem wcześniej. Ktoś mnie udostępnił tam wystawę, zrobienie wystawy. Ta wystawa była udana, bo prasa w Dubaju się rozpisywała, zresztą sporo na ten temat materiałów, ale co było też ciekawe, że zmierzyłem się jak gdyby z innym odbiorcą, inną kulturą i mogłem obserwować zupełnie anonimowo z boku, jak ludzie reagują na moje obrazy z innych kultur. No co prawda w Dubaju jest konglomerat narodowościowy, bo przyjeżdżają Anglicy, Amerykanie, ale głównie Arabowie, którzy, jak wiesz, ich sztuka nie jest figuratywna i nie zmierza do pokazywania postaci, tym bardziej takich obrazoburczych scen, jak u mnie występują. Komnata rozkoszy ziemskich. Ten obraz został zdjęty podczas wystawy, ponieważ za mocny, mimo że hotel jak gdyby chronił, jak gdyby dawał mi trochę swobody, ale musiałem go usunąć. Później jednocześnie tam malowałem obraz na żywo też w jakichś określonych godzinach, bo
6 tygodni spędziłem. Pierwszy mój wyjazd do Dubaju to było 6 tygodni i tam. Męczyłem się z tym obrazem. Męczyłem się w tym sensie, że tam klimat i to otoczenie ludzi, taki wakacyjny chaos trochę mi to utrudniał, ale zostało to uwieńczone skończeniem obrazu i jakimiś tam wymiernymi efektami. Później od razu dostałem kilka propozycji w innych miejscach wystaw. Poznałem ludzi już na miejscu profesjonalnie, gdzieś tam, którzy się zajmują sztuką i poprowadzili mnie w nowe klimaty wystaw w Dubaju, w Burj Al Arab, w następny hotel, potem w Abu Dhabi, w muzeum w Abu Dhabi. To było takie chyba najbardziej prestiżowe miejsce. No, bywałem wiele razy, kilkanaście razy z tych wyjazdów czerpałem przyjemność i było to zawsze jakieś tam nowe wyzwanie. Na uczelni, na uniwersytecie w Abu Dhabi wygłosiłem referat swój na temat sztuki fantastycznej. Zrobiłem taki mini pokaz rysowania, omawiając tam pewne zagadnienia z mojej sztuki. To było fajne, to było też ciekawe. Kolejna wizyta to już na wyścigach formuły pierwszej. No, w ogóle cieszę się najbardziej, że dzięki swojemu malarstwu i temu, co robię, poznałem tylu ciekawych ludzi i miałem kontakty z osobami, których bym nie miał okazji nigdy poznać. No, co najwyżej zrobić sobie z nimi zdjęcie. Nie? A tak wiesz, wtedy, kiedy Kubica odnosił największe sukcesy, miałem okazję go poznać na wyścigach, miałem dostęp do tego. Mieszkałem w tym hotelu, gdzie wszyscy związani z tym sportem. Tam już na szczęście nie musiałem malować, pokazałem tylko kilka obrazów. Obraz przywiozłem poświęcony właśnie formule. To był jeden z niewielu tematów sportowych, jaki podjąłem w życiu. Tak, namalowałem. I tu namalowałem, wykorzystałem bolid Kubicy, który wznosi się na fali morskiej i wypada z toru, wpada na morską falę i wokół tego. No tego jest morza otoczenie. W ogóle to u ciebie w malarstwie jest bardzo dużo, bo jak tak przeglądałem, no to i kobiety z fal, i ten marinistyczny jakiś taki element jest dość często przez ciebie. No Sopot, widzisz, Sopot mnie nauczył. Tak? W Sopocie się nauczyłem malować morza, bo malowałem jednym z wątków często tam malowanych, to było właśnie malowanie morza, czy to zachodów, czy to wschodów słońca. Nauczyłem się biegle malować, także powstawało kilka zachodów w ciągu dnia i później wszedłem pod wodę. To mnie natchnęło i wszedłem pod wodę, zacząłem zatapiać miasta, architekturę. Do tego później dochodziły postaci. Pracownia z Jackiem Pałuchą doprowadziła do tego, że stałem się bardziej kolorowy, bo mieliśmy pracownię, tak jak Van Gogh porównał tutaj z Gogenem. Wchodząc, jak rozmawiałem z Pałuchem, Jackiem, to zapytałem, kto dla ciebie jest największym częstochowskim artystą. No i powiedział Tomek Sentowski. No nie, niemożliwe. Tak powiedział. No zresztą jest to uwiecznione, można to wyrzeć. Tomek, największa prestiżowa nagroda, bo dostajesz ich mnóstwo, ale taka, która jest dla ciebie najważniejsza, najbardziej mobilizująca, to? Jest to trudno powiedzieć, bo ja nigdy nie brałem udziału w konkursach malarskich, bo uważam, że sztukę jest, nie powinno się sztuki oceniać, ale niektórym to dawało dużą start do jakiejś tam artystycznej drogi. Ja nie brałem udziału w konkursach, więc nie mam nagród typowo dotyczących marsz. Chciał się docenić. Gdzieś za działalność dostałem nagrodę, pierwszą nagrodą chyba, którą
którą dostałem, to była nagroda prezydenta wiele lat temu. Później no, ministra kultury, Gloria Artis, brązowy medal. No, nawet powiem Ci, że nie pamiętam wszystkich tych wyróżnień. Czasem pamięta się o jakichś mniej znaczących nawet, wiesz, że dostałem na przykład, wiesz, ze szkoły za spotkanie, bo byłem organizatorem konkursów plastycznych, warsztatów plastycznych i od dzieci dostawałem jakąś laurkę w postaci jak gdyby jakiejś takiej wdzięczności. A to co, pedagogika też była u Ciebie? No ja kończyłem szkołę artystyczną, wtedy to się nazywało Instytut Wychowania Artystycznego. Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Czyli więc Ty mógłbyś uczyć plastyki na takie przykład? Takie było założenie, to był wariant B na życie, wiesz? Że jak nie nauczę się sprzedawać i gdyby ten Sopot nie... Może by to kiedyś wróciło, ale to nie był łatwy czas, bo naprawdę było ograniczone miejsca w pracowni, w galeriach. Młodzi artyści, no. W tej chwili jest wolny rynek, wiesz, tak. Jak robisz coś ciekawego, idziesz, pukasz do galerii, pokazujesz i galernik cię pokazuje, tak, i często wypierani są ci artyści, którzy nawet mają dorobek, bo przychodzą, zupełnie inne czasy nastały, chociaż wcale nie mówię, że łatwiejsze, bo w tej chwili jest, jak widzisz, straszna rywalizacja na każdym polu. No to już będziemy kończyć powoli, bo tu się dobijają do Ciebie. Czego życzyć Sentiemu na nadchodzące, no na nadchodzące 25-lecie jego kariery? Co byś chciał takiego jeszcze osiągnąć, zrobić, marzyć się? No, praca nad wrażliwością, wiesz, to jest cały czas nieustanny proces, który powoduje, że chce Ci się jeszcze malować. Spotkania, wiesz, z kolegami, wspomniałem o Jacku, z którym bardzo jesteśmy gdzieś tam zaprzyjaźnieni. To wszystko polega na wymianie jakichś myśli, chęci do dalszego działania, wiesz. Każdy ma jakieś marzenia, wiesz. No, marzenia stają się uciążliwe w momencie, kiedy się spełniają. Co tego. I właśnie, co dalej? Dlatego myślę, że wiesz, kiedy my sobie tutaj spokojnie rozmawiamy i cieszymy się, na pewno ktoś za naszymi plecami knuje. No tak, jest historia spiskowa. Może być, coraz bardziej mi to doskwiera. Chociaż nigdy się tym nie przejmowałem. Ale chyba z czasem gdzieś coraz bardziej pewne rzeczy zaczynają przeszkadzać. No. No to nie, no to wiesz, ja w takim razie życzę Ci spokoju ducha, radości na co dzień, żeby Ci się wiodło tak jak teraz, a może jeszcze lepiej. I no bardzo dziękuję, że znalazłeś czas i że udzieliłeś nam tego wywiadu, bo przypomnę, że Miejski Dom Kultury w Częstochowie dziś gości. No i cóż, rozmówcą naszym był znany częstochowski artysta plastyk Tomek Sentowski. Dziękuję za rozmowę. No dziękuję. Myślałem, że jeszcze coś powiesz o naszym wspólnym działaniu w teatrze, ale ja widzę, że zbyt obszerny byłby to wywiad, jakbyśmy chcieli mówić o wszystkim, nie? Tak, dokładnie. Chociaż to był epizod, który zapadnie mi na wiele lat w pamięci, do końca życia chyba, bo jak wiesz, scena nie jest moim miejscem, gdzie się czuję dobrze, chociaż miałem ułatwioną rolę, wiesz, bycia sobą i malowania obrazu, ale no właśnie wtedy jak byliśmy na scenie i te próby, w których pomagałeś i przygotowałeś, wspierałeś nas, to wtedy dopiero widać, jaka jest różnica między amatorem, a kimś, kto się tym para na co dzień. Nie? No Tomek, ja liczę, że my to kiedyś powtórzymy jeszcze. Mam taką cichą nadzieję. No, trochę nam się aktorzy porozpadali,
porozjeżdżali, ale, ale w nowej obsadzie zrobili, hollywoodzkiej. I pojedziemy na Broadway z tym. Dziękuję jeszcze raz za rozmowę. Dziękuję. Pozdrawiam.